Witam serdecznie. Jestem w stroju do biegania. Właśnie za chwilę idę pobiegać po okolicznym lesie i z tej okazji pomyślałem, że przy tej okazji podzielę się pewną refleksją na temat relacji między bieganiem a praktykowaniem stoicyzmu. Przyszło mi tutaj do głowy parę myśli. Chciałem je teraz wypowiedzieć. W ogóle trzeba powiedzieć, że bieganie, uprawianie wszelkiego rodzaju sportów jest dzisiaj dość modne. Więc ja chyba nie muszę nikogo przekonywać dzisiaj specjalnie do tego, że warto biegać, warto prowadzić aktywny tryb życia. Może mało kto jednak wie, że antyczni stoicy, kojarzeni przede wszystkim z grupą filozofów, także bardzo zawsze rekomendowali aktywny tryb życia. Z relacji, jakie na swój temat przedstawiali, ale także z relacji współczesnych im historyków, wiemy, że byli to ludzie odznaczający się bardzo dobrą kondycją ciała i że dbali o właściwą kondycję ciała. Oni jako jedni z pierwszych zauważyli, że między kondycją fizyczną a kondycją psychiczną zachodzi ścisła korelacja i że to jest kolokwializm oczywiście, w zdrowym ciele zdrowy duch, ale w tym kolokwializmie tkwi pewna uniwersalna, ponadczasowa prawda. Antyczni stoicy dość często używali określenia typu gnuśność, typu mówili o gnuśnieniu. Jeżeli zaniedbujemy swoje ciało, to się przekłada w sposób automatyczny na obniżenie naszych sprawności intelektualnych i na naszą kondycję duchową. Więc to jest jeden z, można powiedzieć, paradygmatów stoicyzmu. Zaczynaj od ciała. Wszystko, czym jesteś, to jest ciało. I im lepszej kondycji znajduje się twoje ciało, tym większe szanse masz na to także, aby twój duch także był w dobrej kondycji. Uprawianie sportu dostarcza bardzo ciekawej analogii dla wszelkiego rodzaju praktyki duchowej, w tym stoicyzmu. Ja zacząłem biegać w pewnym momencie mojego życia, bo zauważyłem, że bardzo obniżyła się moja sprawność fizyczna i co się przełożyło na moje samopoczucie. Okazało się, tego się dowiedziałem, że o ciało trzeba dbać, o jego kondycję trzeba zabiegać, że dobra sprawność ciała nie jest czymś danym samo przez się, że zwłaszcza w pewnym wieku, po 30 człowiek musi regularnie ćwiczyć, żeby zachować dobrą formę. Analogia do duchowości bierze się stąd taka, że w duchowości, w ćwiczeniu charakteru, w trosce o siebie wszelkiego rodzaju jest bardzo podobnie. Żeby zachować formę, trzeba ćwiczyć. Żeby troszczyć się o wartości, trzeba je praktykować, trzeba coś nieustannie ćwiczyć. Ta analogia jest o tyle ciekawa, że ja kiedy zaczynałem ćwiczyć, to było to na początku dla mnie trochę nieprzyjemne. Ja się musiałem zmuszać, żeby iść pobiegać do lasu. I to słyszę od wielu ludzi, że mają podobne doświadczenia. Natomiast w pewnym momencie już samo ćwiczenie stało się przyjemnością. I ja dostrzegam tutaj bardzo ciekawą analogię z praktykowaniem stoicyzmu, czy w ogóle z wszystkimi ćwiczeniami wewnętrznymi. Że do pewnego momentu to jest... Trzeba się zmuszać do pewnych rzeczy. Trzeba to sobie narzucać w postaci dyscypliny. Pamiętaj, żeby zrobić to i tamto. Pamiętaj, żeby zastosować takie, a nie inne wewnętrzne ćwiczenie w obliczu pewnej życiowej trudności. Uprawiaj rachunek sumienia, czy jak ja to dzisiaj nazywam, przegląd siebie regularnie. Wracaj do siebie, dbaj o siebie, o swoją kondycję umysłową za pomocą różnych ćwiczeń. To trzeba na początku sobie o tym przypominać i to może być postrzegane jako pewnego rodzaju udręka. Tymczasem w pewnym momencie samo wykonywanie tych ćwiczeń jest z przyjemnością. I to antyczni stoicy bardzo często podkreślają, że stoicyzm na początku zaczyna być uprawiany, większość praktyk, z innych celów niż te, z innych powodów. Służy pierwotnie innym celom niż te, które później stają się dla nas priorytetami. Czyli o ile na początku ćwiczymy, żeby poprawić kondycję, o tyle w pewnym momencie samo ćwiczenie zaczyna sprawiać nam radość i chcemy to robić, bo to jest przyjemne.
to czujemy się wtedy pełniej, bardziej kompletnie. Podobnie jest z ćwiczeniami duchowymi czy wewnętrznymi, ćwiczeniami siebie. Narzucamy sobie pewną dyscyplinę, na przykład dyscyplinę lektury trudnych tekstów. Dla stoicyzmu jest to bardzo ważna dyscyplina. Trzeba regularnie czytać trudne teksty. O ile na początku jest to udręka, o tyle w pewnym momencie doświadczamy, że ćwiczenie umysłu jako takie sprawia nam satysfakcję i nie służy żadnemu innemu celowi, ale jest wartością samą w sobie, samo celem tej praktyki. Wydaje mi się, że to jest coś, co odkrywa każdy praktykujący w pewnym momencie. Coś, co pierwotnie służy jako środek do jakiegoś zewnętrznego celu, jeżeli jest naprawdę dobrze wykonywane, sprawia, że zaczynamy chcieć robić to dla tego samego. I dlatego kończę już i idę pobiegać po lesie, bo sprawia mi to satysfakcję.